Siemanko, a w dzisiejszym odcinku będę miał do wykonania 5 challenge'y. Jakich? To dowiecie się w trakcie trwania tego odcinku, ale podpowiadam wam, było grubo, było fajnie, było warto, oglądajcie do końca. Szybka kawka z rana i lecimy do pierwszego challenge'u, mam nadzieję, że wyjdzie. Bo jeżeli nie, no to jestem w totalnej dupie. Wy jeszcze nie wiecie, co będziemy dzisiaj robić, ale zaraz się dowiecie. Oglądajcie koniecznie do końca. Może mamy potężną mgłę, a jest godzina 8:28, a ja mam dość mało czasu, żeby zrobić to wszystko, co chcę dzisiaj zrobić, więc muszę się śpieszyć, idę jak najszybciej do pierwszej miejscówki i zaraz się wszystkiego dowiecie. Oglądajcie koniecznie do końca. Proszę państwa, taki jest kierunek Warszawa, a jesteśmy w Szasnyszu. Dobra, mogę wam zdradzić. Pierwszym zadaniem na dzisiaj jest złapać stopa do Warszawy. A tak wyglądała lista rzeczy, które miałem zrobić tego dnia. Najtrudniejszą z nich było dostać się na stopa do Warszawy. Gdy opowiadałem o swojej przygodzie w Pradze, nagle stało się to. Zresztą pierwszy stop w tej wyprawie do Pragi, a już chyba ktoś się złapał, by było zajebiście. Proszę, widzisz do Warszawy może, albo w kierunku? To może być. A dokąd jedziecie? Nadzwyczaj szybko poszło, pierwsze 10 km. Jeszcze duży kawał, bo do Warszawy jest stuwa, więc zobaczymy jak będzie, ale na razie wyszło naprawdę super. Jestem pod olbrzymim wrażeniem tego, że właśnie teraz tak szybko złapałem stopa. Było cicho, nie za bardzo rozmawialiśmy i było po prostu cisza, spokój. Więc zobaczymy. Ciekawe, ludzie są mega komunikatywni, nawet jak nie biorą cię, czy pokazują znak, o nie mogę, albo zawracam i w ogóle dużo jest takich interakcji, nie, że stoisz i po prostu machasz, tylko też jest dużo odpowiedzi z drugiej strony, a tutaj jest kurde taka droga i słabo samochody teraz jeżdżą, więc ja myślę, że jak będę koło 13-14 w Warszawie, to będzie sztos, a jest godzina 9:18. Więc no, żeby to się w ogóle dzisiaj udało wszystko, to muszę być na tą 13 przynajmniej w Warszawie, bo potem jeszcze trochę mnie rzeczy czeka, więc oglądajcie koniecznie do końca, żeby zobaczyć, czy się udało. Oczywiście istnieją też tacy, którzy udają, że ciebie nie widzą i wtedy też jest śmiesznie. Ujedzie koleś tak, nawet się nie spojrzy, udaje, że mnie nie widzi, nie? Kątem oka widzi, kurde, no w sensie... To nie jest nic złego, jak nie chcesz, to nie bierzesz, nie, to jest normalna rzecz, ale śmiesznie to wygląda. Weźmie pan na stopa, czy nie? No. Na stopa, weźmie mnie pan na bagażnik. Aj, dobra. No i witamy w Warszawie, już złapałem stopa, akurat moi znajomi jechali. Ale to nie było ustawione i mnie podwieźli i jestem już no praktycznie w Warszawie, w Markach, ale idę jeszcze kupić statyw, bo bez statywu będzie mega ciężko to nagrać, co chcę nagrać, więc pierwsze zadanie zaliczone, odhaczamy, pik. I ogólnie poszło mi dużo lepiej niż myślałem, jest godzina prawie 11, a już jestem, myślałem, że będę koło 13, więc jest w ogóle naprawdę sztos. Na tamtym miejscu czekałem może z 15 minut i się złapało, dobra, lecę dalej. Ja mam, wiem, że gówno raczej, bo 25 zł to kosztowało, ale chociaż się do odcinka jednego przyda, to nie wiem, czy później to użyję. Mam gdzieś w domu, ale zgubiłem. Chyba to przyda się ten statyw później do gry, na przykład w szachy, bo też takie zadanie jest. Zobaczymy, czy się oglądaj do końca, już czwarty raz to mówię w tym odcinku, żeby zobaczyć, czy się wszystko udało. Już pierwsze zadanie zaliczone, więc lecimy. Do kolejnego. Got my head, I'm seeing, take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to the... No, jesteśmy w centrum, jest i Pałac Kultury. Robimy sobie zdjęcie, kończymy kolejny challenge. Lecimy do następnego. Szybko poszło, kolejne zadanie zaliczone. Nie widzicie teraz fotkę na ekranie. Tak to wygląda, szybko zrobiona. Może nie jest jak super, ale jest. I lecimy do kolejnego zadania. Tym razem może szach.
To zadanie wydaje się być trudne, bo trzeba znaleźć kogoś, kto będzie chętny grać w szachy, a też nie chcę robić tego na łatwiznę, że u swoich znajomych czy kogoś, więc my będziemy po prostu zapraszać ludzi do grania. Już jest rozstawione, są figury. Zawsze sprawdzam, na który polu stoi król, bo ja zawsze gram na czeskomie, więc... Zapraszam, chciałaby pani ze mną w szachy zagrać, nie? Sorry, chcielibyście zagrać w szachy? Okej. Zapraszam, może rundkę w szachy? Nie? Powiem wam, że to zadanie jest trudniejsze niż myślałem, bo ciężko znaleźć osobę, która umie grać w szachy i chce zagrać w szachy. Raczej ludzie się śpieszą i nie mają na to czasu. A zagram taką szybkiego buleta. Dobra, to lecimy. Jak widzicie, dużo działo się na szachownicy. Po pierwszych moich błędach pojawiły się błędy ze strony przeciwnika i zyskałem bardzo dużą przewagę. Jednak finalnie zdecydowałem się poddać. Jak myślicie, dlaczego? Zatrzymajcie to wideo i odpowiedzcie sobie na to pytanie. To dobra, to jakby ja poddaję się i wygrałeś, dobra? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy cofnąć się w czasie i zobaczyć, jak ustawiałem figury. W pewnym momencie postawiłem dwa białopolowe gońce dla białego, co przedstawiło też pozycję skoczka. Była to pozycja utrudniona dla białego. W pewnym momencie sam zainteresowany zorientował się tą sytuacją i zgłosił mi ją, więc w tej sytuacji zdecydowałem się poddać, bo nie było to uczciwe. Tak? Czemu mam dwa białe gońce? Przez poddanie się źle ustawiłem figury, ale wygrał chłopak, gratulacje. Jak masz na imię? Mateusz, żółwik. Gratulacje. No. Jakby dwie najtrudniejsze rzeczy już za mną, czyli dostać się do Warszawy na stopa i zagrać z kim w szachy. A teraz już mam przyjemność i zrobiłem zdjęcia z Pałacem Kultury Umów, bo to też nie jest jakieś mega trudne. Więc lecimy może teraz do Biało Kirching i będziemy szukać skrzynek. Od razu mówię, że będzie spoiler. I przy tym ostatnim challenge ustawiłem źle figury, więc przegrałem. Swój błąd. A my teraz lecimy pod kościół świętej Barbary i teraz widzicie to w aplikacji. To nie jest żadna reklama czy coś w tym stylu. Po prostu ta aplikacja jest dobra i z niej korzystam, więc musimy znaleźć skrzynkę. Już pod tym kościołem przeczytałem odpowiedź. Wy teraz też widzicie to na ekranie, żeby spocząć koło drzewa i odpocząć i patrzeć nisko. Ale nie wiem, pod którym drzewem, więc będziemy szukać. Zmienić obiekt, bo patrzcie, zamknięte jest. No to pokazuje, że właśnie gdzieś w tym miejscu jest. No nie będziemy przeskakiwać, chyba że to znajdziemy taką. Więc będziemy patrzeć. A zmienić może to gdzieś tu jest, bo to jest, miało być poza terenem kościoła, więc szukamy. Może gdzieś pod tym. No bo miało być nisko. Jest drzewo. Gdzieś tu. Zobaczam, że mam po cegłę. Okej, dobra, bo ja szukam jakiejś tej. Okej, dobra. Coś tu jest. Dobra, mamy to. Pan podpowiedział, ale jest. Kurde stos. Otwórzmy to razem. Jest jakaś lista. Znaleźliśmy coś takiego, cegłę i pieniążek. Fajnie. To jest pieniążek jakiś z zagranicy. I z tego co wiem, takie rzeczy mogę sobie zabrać i wstawić coś innego, ale na razie nie będziemy tego robić. Jeszcze to jest taka karteczka. I na tej karteczce są podpisane osoby, które tu były. I ostatni wpis mamy z 15.10.2020, czyli prawie 15 dni temu, więc jest ok. Jesteśmy tutaj świeżynką. No właśnie, świeżynka, bo tu już reszta są starsze. Więc podpisujemy się. Nie bierzemy pieniążka, ale zaliczone zadanie jest. I żartować, że podpisują się osoby tylko, które mają ten długopis, ale jednak mam, więc jest sztos. Dzisiaj jest 31 najpierw. Swoje nazwisko podpiszemy. I dzisiaj jest 31.10.2020.
22. Ja tego pieniążka tak dobrze nie pokazałem wam. On wygląda tak. Nie wiem, jeżeli wiecie, co to jest za waluta, to napiszcie w komentarzu, a my to szybko pakujemy i chowamy. Wpisujemy się jeszcze w aplikacji, teraz to widzicie. Dajcie znać, co wy byście napisali w takiej aplikacji i zostawcie koniecznie komentarz, czy chcecie dalej odcinki z geocachingu, czy chcecie dalej odcinki mniej więcej w tym stylu, czy podoba się w ogóle wam ten format, a nam zostało ostatnie zadanie, a na nie musimy iść na schodki, więc będzie fajnie i teraz jest bardzo przyjemnie, więc mam nadzieję, że nie będę tam sam. No nie słychać akurat teraz, jak się pieniądz drukuje, ale ogólnie podobno słychać. Nie ma Sylwestra, on żyje niestety. Remont jakiś. Nie wyrobi się. Oto. A tutaj pięknie. Słonecznie. Super dzień się trafił. O, czas wypełnić ostatnie zadanie. Jakoś jest pusto mega. Może złą miejscówkę znalazłem, ale to też są schodki, jest Wisła. Więc można to uznać, że schodkiem z Wisłą. Jest ładnie. Oczywiście zarobka. Dobra, kończymy piwo i to było ostatnie zdanie. Stawiam sobie strzałeczkę, odhaczone, zrobione. I kończymy ten materiał. Dajcie koniecznie znać, w jakim mieście chcielibyście, żebym był. Czy w ogóle ten format wam się podoba? Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję i uśmiechnijcie się. To jest ważne. Kończymy ten materiał. Cześć!